Słowiowy Podcast. Cześć, wita Was, Bolek oraz Lolek. W dzisiejszym przysłowiowym podcaście chcielibyśmy zaprezentować przysłowie, które wpisze się w kolejną nową kategorię naszego słuchowiska. Tej kategorii nie zna jeszcze Lolek, więc trochę go zaskoczę, ale myślę, że się ze mną zgodzi, co jest mało prawdopodobne. <grym> A kategoria, którą chciałem Państwu dzisiaj przedstawić, brzmi ku przestrodze. Zgadzasz się, Lolku? No tak, ale najpierw może przedstawmy przysłowie. A przysłowie na dziś to. Cel uświęca środki. Myślę, że chyba nie trzeba tłumaczyć, co znaczy to przysłowie, ponieważ każdy wie, o co tutaj chodzi. No ono oznacza po prostu. Po wszystkie... trupach do celu. O. Pięknie. bo bardzo dosadnie. Ja miałem trochę lżejszą wersję, ale twoja podoba mi się bardziej. Moja wersja to wszystkie chwyty dozwolone w celu osiągnięcia celu. Mm -hmm. Takie celu, celu, wiesz, trochę Cel taka taki... grasłowna. Oj no to przysłowie Bolku, powiem ci, kojarzy mi się bardzo w ogóle z Szekspirem, z postaciami szekspirowskimi. O, to pięknie, bo mnie się kojarzy z mottem życiowym Donalda Trumpa. <laughs> Czyli znowu można powiedzieć, ja jestem na troszkę niższym poziomie. Nie, dlaczego? Bo cenię Donalda Trumpa niżej niż Williama Szekspira. Aha, rozumiem. Ale ja mówię o bohaterach Szekspira, a nie o Szekspirze. Ale Lady bohaterowie Szekspira to Szekspir. No tak, Szekspir to Szekspir. Ale taka Lady Macbeth, która nie, nie wahała się użyć najgorszych środków, żeby zdobyć władzę. Czy... Słyszałeś, że jak nazywa się kobieta, która obstawia akcję McDonalda? Macbeth. Dobrze. Albo Ryszard III. Nie, Macbeth. Rozumiem. No Powiem ci, Bolku, to przysłowie kojarzy mi się głównie z chęcią dojścia do władzy. Mnie też. No tak się chyba wpisało w, nasze, w naszą świadomość społeczną. No, no, no bo to jest usprawiedliwienie najbardziej... Najgorszych rzeczy, no. no najbardziej makabrycznych, czy złowrogich, czy brutalnych czynów, prawda? Mi się bardzo kojarzy na przykład z takim e, Józefem, pewnym Stalinem. Przepraszam, chyba Józefem Stalina, tak? Mówisz o tym Estończyku? Tak, tak, dokładnie. O skoczku narciarskim. No, że śmierć jednego człowieka to tragedia, a milionów to statystyka. Oj, dobrze, znam to powiedzenie. W ogóle dyktatorzy mają taką tendencję do usprawiedliwiania swoich działań w wyższych celach. Wiesz, Rolo, ale usprawiedliwianie swoich działań przez dyktatorów to jest jeszcze małe piwo. Gorzej, kiedy to usprawiedliwienie jest ogólnodostępne i wpisuje się w jakąś spuściznę kulturową czy narodową. No bo ja zastanawiam się, czy to przysłowie to jest pochwała takiego działania? Czy to jest obiektywny komentarz? Czy to jest cynizm? Czy to jest ironia? Bo brzmi jak pochwała, a przynajmniej jak. No, usprawiedliwienie. No, no, usprawiedliwienie, że celu uś uświęca środki. No to jeżeli tak jest, jeżeli takie, takie stwierdzenie, ...doczekało się swojego miejsca w panteonie przysłów, to co myśleć o tych sentencjach, Lolku? To są niewinne treści, które są spuścizną kulturową narodu? Czy to są żartobliwe cytaty, które stały się tradycją? Bo jeśli tak jest, to to jest niezwykle groźne zjawisko. No właśnie, ale zastanówmy się, czy może być pozytywnie użyte to przysłowie. No nie wiem, ja mam takie poczucie, że jeśli, jeśli wśród takich kwiatków jak... ...bez pracy nie ma kołaczy być w Rzymie i nie widzieć papieża, biednemu zawsze wiatr w oczy, mhm. masz chwasty pokroju baba z wozu koniom lżej, czy cel uświęca środki i to jest sprzedawane jako bukiet, to chyba coś jest nie tak. No ale może, może przesadza. Może jestem zbyt wrogo nastawiony do tego przysłowia. Może ty znajdziesz jakąś, jakieś światełko w tunelu. No światełkiem w tunelu wydaje mi się... Wszelkie działania wojenne, obronne, na przykład, czy przypuśćmy, powstańcze, gdzie, ce, gdzie cel, czyli wolność uświęca środki, czyli tak naprawdę morderstwo, no bo to, jest za, to światełko w tunelu zabija, tak? się, zabija się ludzi na wojnie niestety. No to kapitalne światełko w tunelu. To powiedziałbym, że no są To była ironia właśnie. No właśnie zastanawiam się, dlaczego. No przecież dla obrony kraju na bezrybiu i ryba. No, niestety. No, no, wojna jest czymś takim strasznym. Tutaj uświęca się środki, zabijanie, no że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, prawda? No, to jest, no to, to jest wyjątek, który potwierdza regułę, bo ja mam. Wojna jest w ogóle wyjątkiem, no to jest prawo odwróconego dekalogu przecież. To prawda. I zabijaj, żebyś nie został zabity. Mnie się jednak, mnie się nasuwają od razu takie skojarzenia, jak pamiętasz taką głośną sprawę sprzed roku albo dwóch lat, yy, tradycja bicia Judasza? Która w rzeczywistości była tak naprawdę biciem kukły Żyda w pruchniku. Gromada dzieci co roku bierze kukłę Żyda, która jest opisana Judasz. To w Boracie coś takiego było. No, a to, to było akurat w Polsce, w próchniku. Biorą kukłę Judasza, bo tak jest opisane, który wygląda po prostu mhm. jak, jak ortodoksyjny Żyd, i argumentują to niewinną zabawą, a przy tym. Spuścizną, i zastanawiam się, czy w ogóle jest sens podawania przykładów tego przysłowia, bo ja mam aż w głowie od tego klęskę urodzaju. Bo w domyśle jest oczywiście, że uświęca najgorsze środki, czy złe środki, czy. To tak, tak brzmi. To jest, no właśnie, no to jest też niewiele mówiące przysłowie. No to jest, no jak większość przysłów, ono podlega interpretacji. No oczywiście, no i właśnie w tym tkwi problem przysłów. Że każdy może. je dowolnie zinterpretować. No właśnie, czyli może interpretacja tego przysłowia przeze mnie to jest mój stan umysłu, a nie to przysłowie. No może, no nie wiem, Bolku, no to. to... Nie wiem, kto miałby to ocenić. Psychiatra. Zaraz odwiozą mnie do dotworek. A jak ono powstało? Oj, Bolku. Ja słyszałem, że to przysłowie powstało w XIX wieku. Pewien literat. Podejrzewał swoją żonę o romans z kaznodzieją. Więc wynajął najbardziej sprawnego i popularnego detektywa w tamtych latach w Półtusku, bo rzecz się działa pod Półtuskiem, który nazywał się Krzysztof Sutkowski. Jego zadaniem było po prostu niespuszczanie klechy. Ani na moment z ok. I pierwszą notatką, jaka została wpisana do dziennika śledczego detektywa Krzysztofa Sudkowskiego, była wynikiem następującej czynności księdza. Akurat święcił on pewnej rodzinie środki owadobójcze. I Sudkowski zapisał, cel uświęca środki. To chyba rzeczywiście, Bolku, lepiej się przygotowałeś. Chyba więcej książek przeczytałeś na ten temat. Tak, o dwie. To co jeszcze czytałeś? No, przeczytałem jeszcze pierwszy i drugi tom yy, trylogii Sienkiewicza. Ale bez pana Wołodyjowskiego. Przeczytałem od dołu po top. Rozumiem. A jak go używać, rolku?. Pu, 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 Myślę, że jeśli, jeśli masz na tyle dobrą równowagę i na tyle giętki kręgosłup moralny, żeby skakać po trupach, o, ciekawe. A ja myślę, że wtedy, kiedy twoim autorytetem staje się autorytaryzm. Ciekawe. Jeszcze ciekawsze jest to, że właśnie teraz pozdrowi was ktoś. A mianowicie, pozdrawia was Bolek oraz Łonek.